Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny, przynajmniej na razie dzień. Czeka nas dzisiaj bardzo dużo pracy, ciężki dzień. Mamusia, jak na prawdziwą teściową przystało, sprzęt właściwy tej osobie dzierży w ręce, miotła, żeby fruwała. Na właściwym miejscu. Pojedli, teraz się rozchodzą, a mamusi wszystko zostało sprzątanie. A chłopaki szykują się jechać po miodek. Przyczepka zapakowana. Tutaj jadą transportery, będą transportowane ramki. I teraz kilka słów do Artura. Artur, misiu jedzie po miodek od pszczółek. Pamiętasz te osy? Jak Edzia goniły. Ach, to był dzień wspomnienia. Dzisiaj do pszczółek, nie do os. Mam nadzieję, że osy Edzia nie zaatakują żadne. Pierwsza partia miodu przyjechała. My też już żeśmy z pola zjechali. Zdzwoniliśmy się. Pięknie posklepione. I jak? No, dosyć dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Może, jak... tam, może bardzo dobrze nie jest, ale jest dobrze. Ale zadowalająco. Tak jest. Także? No, lipa z facelią, bo to tam jest. Także będzie ładny, złoty miocik. Jak Edziu jest zadowolony, to znaczy, że jest bardzo dobrze. Tak wygląda odsklepianie ramki. Do tego jest taki widelec, grzebień to się właściwie fachowo nazywa. Są jeszcze również inne, takie coś w rodzaju noża do odsklepiania. Też go mamy, ale tym idzie najlepiej. Tylko to ma bardzo ostre zakończenia, także trzeba uważać na palce, bo chwilka nieuwagi i można bardzo pokaleczyć. Jest to koniecznością odsklepić, z tego względu, że inaczej niestety nie wyleci miód z ramki. I te odsklepy mają bardzo dużo właściwości leczniczych na górny układ oddechowy, gardło i przede wszystkim na serce. Taka miód z takiej ramki, tutaj z tą całą woskowiną, z tymi odsklepami leczy choroby serca, choroby wieńcowe. Dużo ludzi to właśnie poszukuje. Tutaj nie pokażę Wam dokładnie w środku, jak to wiruje, bo raz, że jest ona zamknięta i podczas wirowania nie można otworzyć klapy, bo jest to miodarka automatyczna, elektryczna. No a do tego jest już pokrywa trochę pociapana miodem. I tutaj słabo widać, ale ona kręci się, jest nastawiona na czas, na 3 minuty i kręci się w dwóch, trzech trybach, zależy jak ją się ustawi, jeżeli chodzi o prędkość. I wiruje raz w jedną stronę, teraz się zatrzymuje i zobaczy, czy akurat nie będzie tutaj ruch w drugą stronę. Nie, nie będzie. Nie będzie już? Nie, bo to jest drugie. A, już drugie poszło. O, i to jest miodarka kasetowa, tutaj w tych kasetach, a jednak idzie. Tatuś jeszcze tutaj na potrzeby filmu włączył w drugą stronę. I tak wygląda raz w jedną, raz w drugą i ruch odśrodkowy wyrzuca miód z komórek. I tutaj teraz wkładanie ramek do kasety. One teraz są ułożone w tą stronę, ale podczas wirowania obracają się. Są na sprężynach, tutaj są sprężyny, o, które tą kasetę później wyginają w tą stronę. Bądź w drugą, zależy w którą stronę miodarka się kręci. Tutaj wylatuje miodzik przez kranik i zczyszczamy go przez firankę do tego celu specjalnie kupioną. Są sita, są różnego rodzaju
no sita, ale my tutaj mamy jedno tradycyjne, podstawowe i zczyszczamy tylko z grubsza, z powiedzmy padniętej pszczoły, z tej grubszej woskowiny, a jeżeli drobniejsza wpadnie, to nie czyścimy tego na 100%, z tego względu, że ta woskowina jest właśnie bardzo cenna, jeżeli idzie o nasze serduszko. I jest wskazane, jesteśmy wielkimi zwolennikami, żeby te resztki wosku, który tutaj, zobaczcie, teraz wylatuje, żeby to się jednak znajdowało w miodzie, bo to jest bardzo cenne. Dzisiaj rozlewamy miodzik. Wybrany jest już, tam jeszcze trochę będzie wybierania, ale to za tydzień, może za z półtora. Zobaczymy, jak tutaj będzie pogoda pozwalała, no i czy nie zjedzą tego miodu, który tam jest. No na to wszystko muszą być odpowiednie warunki. Ten już odstał, odparował, już żeśmy go oczyścili. No i dzisiaj rozlewamy. W pierwszej kolejności nalewamy miód z różyczką. Moje kochanie tutaj dzieli różyczki. A ja nalewam. Miody w tym roku, powiem Wam, że bardzo szybko się krystalizują i też często pytacie, czy nie ma miodów płynnych. Są. Teraz jest płynny, ale on dosłownie w przeciągu tygodnia, dwóch, maksymalnie trzech krystalizuje się. Dlaczego? Bo nie ma miodów czystych. Ten rok jest bardzo dziwny, kwitnie wszystko naraz w zbożach, co na pewno widzicie, wyszło zachwaszczenie wtórne, kwitną chabry, kwitną maki, rumiany i inne kwiecie i one donoszą do na przykład lipy, do faceli i niestety miody w połączeniu, jeden nektar w połączeniu z innymi szybko się krystalizuje. To nie jest nic strasznego, tego się nie ma co bać, to jest naturalny miód. No ale taki jest rok, niestety miód w tym roku długo płynny nie będzie. Dobra, koniec. Unosi się tutaj zapach róż, bo dzisiaj właśnie dajemy pączki. Unosi się zapach różyczek, bo te różyczki są bardzo takie. To są te, z których robi się dżemy, przetwory i też dodaje się je właśnie do miodu, tylko że szybko wypływają w górę, za szybko. I tutaj popatrzcie, nalewam, a one, pokażę Wam blisko do kamery, jak one szybciutko wędrują w górę. To jest dosłownie 2-3 minuty i one są pod górą, wypłyną i będą tutaj tak wystawać, ale będziemy tutaj je teraz przez 2 dni chodzić, co 2 godziny i obracać. Po co? Po to one i tak wypłyną. I nie ktoś... będziemy chodzić, tylko ty będziesz chodzić. No ja będę chodzić, a może ty ze mną będziesz chodził? Na pewno. A to cię ładnie poproszę. Na pewno pójdę. No pewno ze mną pójdziesz. Tak, na pewno to zrobię. Po to przewracać, żeby miód nabrał aromatu różyczki, żeby on pachniał i smakował różą. Jeżeli tak by teraz zostawił, to niestety ten aromat nie przejdzie w miód. Dlatego trzeba, żeby on tutaj ze 3 dni i kilka razy dziennie będę te słoiki odwracać. Góra, dół, góra, dół. Żeby te róże sobie wędrowały. Mężuniu. Już dobra, dobra. Ty już wiesz, o co chodzi. Rozumiemy się bez słów. Wystarczy, że sobie w oczy spojrzymy. Ty, chyba raczej ja ciebie rozumiem bez słów, bo na onu to nie idę. Jak zwał, tak zwał, ale porozumiewamy się bez słów. Też tak macie kobitki, że spojrzycie tylko na męża i on już wie, co ma robić. Nie, to wcale do śmiechu nie jest. No jak ci nie jest do śmiechu? Czekaj.
A teraz pan orzeszek. Pan orzech włoski. Orzechy mają bardzo dużo właściwości. Poprawiają koncentrację, poprawiają pamięć, funkcjonowanie mózgu. Także powinno się je również spożywać każdego dnia. Prawda, mężu? Tak, tak. Zaraz usłyszę. A ty jesz i nic ci nie pomaga. To by nie pomaga, bo ty nie jesz. No jak nie jem? Jem orzechy. Ty, że jesz, to już wszyscy wiedzą. Nawet wiedzą, gdzie ty masz schowek na orzeszki. Artur, jak przyjechał tutaj z Agatą, jak żeśmy zeszli tam na dół, gdzie szklarnia, a on poznaje to miejsce z filmów. A tam Edziu ma schowane orzeszki. Od razu wiedział, gdzie. Dobrze, że się pszczół boją. Tak. Całe szczęście, że się bali pszczół. To Edzia orzechy nie były zagrożone. No i też tutaj będę je przekręcać. Słoiczki do góry dnem i później na odwrót. Ale orzechy, które przejdą miodem, które poleżą w miodzie, są niesamowite. Miód ma taki delikatny posmak orzecha, a orzech smakuje wyśmienicie. Tak samo jak, nie wiem, czy jedliście truskawki z miodem. Są przepyszne. Takie czerwoniutkie truskaweczki polane miodem. Pychota. Bądź miodem skrystalizowanym, no bo tutaj, mówię, te miody się w tym roku bardzo szybko krystalizują i też są pytania, czy można jakoś ten miód rozpuścić. Można w ciepłej wodzie, ale woda musi mieć temperaturę najlepiej taką nieprzekraczającą 30 stopni. Ogólnie do 40 stopni można miód w wodzie rozpuszczać, ale najbezpieczniejsza jest temperatura 30 stopni i taką wodę utrzymywać w tej temperaturze. Wkłada się słoik i on się rozpuści. Nie dojdzie do przegrzania, bo jeżeli temperatura wody będzie wyższa jak 40 stopni, niestety dojdzie do przegrzania za mocnego i wtedy ten miód traci częściowo swoje właściwości. Także tutaj najbezpieczniejsza jest temperatura około 30 stopni. Taki miód rozpuszcza się dosyć długo, kilka godzin, całą dobę. To zależy też od stanu skrystalizowania pierwotnego, ale tutaj śmiało można tak rozpuszczać miód i on później znowu jakiś czas będzie lejący, tych 2-3 tygodnie. Zależy też od tego, co w tym miodzie, jakie nektary się znajdują, bo to wszystko właśnie zależy od danego kwiatu, z którego jest nektar pozyskany. I tak można właśnie sobie rozpuścić ten miód, aby był w formie stałej. Ja też bardzo często tak robię, że jak już mi się on skrystalizuje, stawiam sobie wodę na kuchni, bo mam piec, kuchnię mam taką kaflową, starą, tradycyjną, gdzieś tam na boku i on mi się rozpuszcza. Dzień, nawet dwa jak trzeba. I mam miód płynny, bo też często dostawałam pytania, że o tej porze mam płynny miód. To właśnie jest to, że ja sobie go rozpuszczam. Też pytacie się, jak można domowym sposobem skremować miód. Skremować miód normalnie można mikserem, przelać go do miksera i włączyć. Najbezpieczniej, żeby nie spalić takiego miksera, ja... No dobra, to na tyle. Tu teraz weź je pozakręcaj. Tutaj są na spodzie nakrętki. I ja też tak robię, że wlewam miód, ale on musi być płynny. Do miksera, do misy miksera i włączam mikser na 20 minut. On chodzi sobie 20 minut, wyłączam, żeby ostygł na tą godzinkę czy półtorej i ponownie na 20 minut. I tak robię 3 cykle po 20 minut i miód jest pięknie kremowany. Tak można skremować miód. I tutaj jeszcze teraz pokażę Wam, jak wygląda miód kremowany.
On jest taki półstały, półciekły. On po skremowaniu będzie miał już taką konsystencję. Będzie koloru takiego, jak przyjmuje miód stały, ale jednak konsystencji będzie takiej, jak miód lejący. Czyli to jest coś pośrodku miodu lejącego, a miodu stałego. I jeżeli będziecie w domu, w domowych warunkach sobie to robić, to wystarczy taki stały miód, który no tutaj nie wyleci, rozpuścić w wodzie, to co mówiłam, tak 30 maksymalnie do 40 stopni i później jak on już ostygnie znowu 2-3 dni, przelać go do misy miksera i kremować go. Kremowanie to jest nic innego jak napowietrzenie, bo tutaj te łopatki miksera będą wtłaczały powietrze do tego miodu, które z kolei później nie pozwoli, żeby on ponownie skrystalizował się do takiej konsystencji całkowicie stałej, twardej, tylko pozostawi ten miód właśnie w konsystencji takiej no płynnej. I jest to bardzo dobra alternatywa na ten rok, jak one szybko krystalizują. Także spokojnie w domu możecie sobie to zrobić. To, co mieliśmy do rozlania wczoraj, to rozlaliśmy. Dzisiaj będziemy rozlewać kolejny, w kolejnych dniach następny. No miód jest takim produktem, że tutaj się nic nie przyspieszy. Tu trzeba czasu, trzeba go odparować. On musi dojrzeć, dojść do siebie. Trzeba to wszystko szczyścić. No i tutaj nic się nie przyspieszy. Trzeba iść takim tokiem, takim rytmem, jakiego ten produkt właśnie wymaga. Różyczki przekręcaliśmy kilka razy i zobaczcie, jak teraz te pończuszki wyglądają. One się błyszczą. Jest taki delikatny zapach kwiatów róży i też taki smak jest. Ten miód ma delikatną nutkę kwiatu róży. Jest dosyć fajny, taki ciekawy, coś innego. Jest dużo zapytań od Was cały czas o miód. Czy miód jeszcze jest? Tak, kochani, miód jeszcze jest, jeszcze coś tam będzie, z tym tylko, że te miody, tak jak mówiłam, one są już w większości, w zdecydowanej większości skrystalizowane. One bardzo szybko krystalizują, bo nie ma czystych miodów. Miody są tak pomieszane, pszczoła jest zaprogramowana na to, aby zbierać i ona nie patrzy, że trzeba to, to czy to. One po prostu idą i biorą to, co jest. To tak samo jak i my ludzie. Jeżeli jest okazja na czymś zarobić, coś przynieść do domu, coś zgromadzić, no to bierzemy to, co się da w danym momencie. Nie wybrzydzamy, tak samo i pszczoła. Jeżeli one to wszystko pomieszają, no to to się krystalizuje dosyć szybko. Nie utrzymuje on długo stanu płynnego. Ale stan płynny można sobie samemu przywrócić. Tak jak ja tutaj mówiłam. Także miody jeszcze będą, coś tam będzie, ale przewaga zdecydowana miodów stałych. No i tutaj teraz w opisie tego filmu podam kontakt do mnie, będzie numer telefonu, także kliknijcie sobie palcem w tytuł tego filmu i tam kontakt SMS znajdziecie. Z tym tylko, że mam bardzo, ale to bardzo wielką prośbę do Was, abyście nie pisali zaraz po obejrzeniu filmu, czy na drugi, trzeci dzień, ale tak gdzieś dopiero środa, czwartek, piątek, poniedzieli, z tego względu, że tutaj wysyłam poprzedni miód, który był już jakiś czas temu wybrany, no i SMS-y tutaj idą w związku właśnie z tamtymi zamówieniami i nie dam rady ogarnąć teraz tego wszystkiego, bo pracy jest ogrom i nie odpowiem po prostu na te SMS-y, także proszę o wyrozumiałość, cierpliwość i później na pewno na każdy SMS odpowiem. Może nie tego samego dnia, na drugi, na trzeci dzień, ale odpowiem, każdy SMS potwierdzę. Także tutaj bardzo proszę o cierpliwość, wyrozumiałość. No i z góry dziękuję, bardzo Wam za wszystko dziękuję. No i życzę Wam radości, uśmiechu, zadowolenia
i takiego zachowania odrobiny dziecka na każdym etapie waszego życia, bo to daje siłę, taka pozytywna energia przyciąga pozytywną energię. Jeżeli będziemy ciągle jęczeć, będziemy smutni, pochmurni, będziemy tak no kapcieć, no to niestety i to otrzymamy, ale jeżeli pójdziemy z takim powerem, z takim pozytywnym nastawieniem do świata, to też i pozytywne takie wibracje, energie, zdarzenia, wydarzenia przyciągniemy. I tego, kochani, wam życzę bardzo z całego serca. Do następnego.